Witam Was, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Moi kochani, dzisiaj kolejne typowanie na filmie, tym razem Liga Europejska. No i tutaj zdecydowanie więcej jest par, bo aż 16, w Lidze Mistrzów było 8, czyli tutaj jedna runda będzie tak jakby w przyspieszonym tempie rozegrana, tak żeby później było, że i w Lidze Mistrzów 8 par i tutaj również. Zaczynamy od takiej pary. Steaua Bukareszt kontra Lazio Rzym. Drużyna z Rumunii kontra drużyna z Włoch. Raczej większość z Was podałaby typ na Lazio w lidze włoskiej, w czubie tabeli. Wygrali z Milanem, wygrali z Juventusem. Naprawdę Ciro Immobile robi tą różnicę w tym zespole. Wiele bramek strzela i myślę, że tutaj z małymi problemami, ale awansuje Lazio, czyli mamy kolejną włoską drużynę, na którą osobiście liczę. Dalej mamy Partizan Belgrad kontra Wiktoria Pilsno, czyli mamy naszego sąsiada z Czech. I tutaj bardzo wyrównana para. Jestem za Wiktorią Pilsno. Mam nadzieję, że ten zespół awansuje dalej. Dalej mamy naprawdę mega parę. Napoli, które spadło z Ligi Mistrzów do Ligi Europejskiej, kontra RB Lipsk, czyli również zespół, który zajął trzecie miejsce w swojej grupie. Czyli będzie to taki mały szlagier w Lidze Europejskiej w tej właśnie rundzie. Będzie jeszcze jeden mecz, taki konkretny, ale ten meczyk myślę, że wybija się na samo czoło. Napoli, drugie miejsce w lidze włoskiej. Lipsk, drugie miejsce w lidze niemieckiej. Co tu tutaj dużo mówić? Będzie naprawdę się działo. No i również jestem za zespołem z Włoch. Jak widzicie, w Lidze Mistrzów za Włochami ciągle byłem. I za Romą, i za Juventusem. Tutaj za Napoli, za Lazio. No mam nadzieję, że troszeczkę tych punktów włoskie zespoły pozdobywają do rankingu. No ale patrząc też na potencjał obu zespołów, myślę, że większe szanse można przyznać Napoli. Ok, teraz mamy czwartą parę. AEK Ateny kontra Dynamo Kijów. Czyli zespół, który grał w grupie z Milanem, z drugiego miejsca wyszedł. No i jeżeli chodzi o ligę grecką, patrzyłem, mecz zaległy ma AEK Ateny do rozegrania. Jeżeli by wygrali, to wskoczyliby na pierwsze miejsce. Czyli popatrzcie, nie Olympiakos Pireus, nie Panathinaikos, tylko AEK Ateny. A jak się nie mylę, dwa albo trzy sezony temu grali jeszcze w drugiej lidze, bo spadli tam po jakichś perturbacjach. A teraz na pierwsze miejsce mogą skoczyć u siebie w swojej lidze. Natomiast Dynamo Kijów praktycznie w tym sezonie no, ogląda plecy Szachtara Donieck. I patrząc na tą parę, myślę, że większe szanse dałbym zespołowi z Grecji. Ale również bardzo wyrównana para. Czyli mamy Lazio, Wiktoria Pilsno, Napoli i AEK Ateny jak na razie. Dalej mamy Kopenhaga kontra Atletico Madryt, czyli Atletico faworyt Ligi Europejskiej. Spadli niestety z Ligi Mistrzów, to dla mnie też była niespodzianka. Trzecie miejsce za Romą i Chelsea. No myślę, że tutaj w tej parze to nie będzie dużego problemu z awansem, bo Kopenhaga w swojej lidze też środek tabeli gdzieś tam. Nie jest to już ta sama drużyna. Zresztą nie awansowali do Ligi Mistrzów. Odpadli z Karabachem, więc tutaj nie ma raczej możliwości, żeby ktoś inny awansował niż Atletico. Kolejny zespół i tutaj kolejna para. I tutaj jest również mega mecz Olympique Lyon kontra Villarreal. Czyli druga bądź trzecia drużyna obecnego sezonu
w lidze francuskiej na zmianę. Raz jest Monaco, raz Lyon. W każdym bądź razie drugie, trzecie miejsce zajmują. Kontra Villarreal, które jest chyba piąte czy szóste w lidze hiszpańskiej. A wiadomo, liga hiszpańska jest lepsza niż liga francuska. Więc patrząc na miejsce Lyonu, Villarrealu, bardzo podobne procentowe szanse dawałbym obu drużynom. Ale myślę, że drużyna francuska ciut lepiej gra w tym sezonie i myślę, że to oni awansują do kolejnej rundy. Czyli tutaj z mojej strony Olympique Lyon. Przewracam karteczkę i mam kolejne pary. Celtic kontra Zenit Sankt Petersburg. Czyli drużyna ze Szkocji, która co rok zdobywa mistrzostwo. Jednak po awansie do Ligi Mistrzów nie grzeją tam długo miejsca i spadają albo do Ligi Europejskiej, albo w ogóle poza puchary. Tym razem udało się do Ligi Europejskiej awansować. No a zespół z Rosji, Zenit Sankt Petersburg, praktycznie co sezon pierwsze, drugie bądź trzecie miejsce. Jest to na pewno wymagający rywal i myślę, że tutaj zespół z Rosji awansuje do kolejnej rundy. Ma wielu zawodników reprezentujących swoje kraje, kilku Rosjan, więc tutaj postawiłbym na zespół z Rosji. Dalej mamy parę Ludogorets-Razgrad kontra AC Milan. No ja jeszcze nie nagrałem filmu na temat Milanu. Chcę, a zawsze jakoś tak coś innego jest ważniejszego do nagrania. No i coś tutaj trzeba będzie powiedzieć już na temat tej pary, na temat Milanu. No powiem Wam, Montella niestety nie poradził sobie. Wiele błędów tam popełnił. Wybrali na nowego trenera Gattuso. Patrząc na jego doświadczenie, no to też nie jest to dobry wybór. Jednak z drugiej strony, patrząc na to, jakim był kiedyś zawodnikiem, że dla niego najważniejsze była determinacja, walka, zaangażowanie. Nie był takim technikiem, ale jak popatrzycie na skład, jaki wychodził przez kolejne 4-5 sezonów, praktycznie zawsze był tam Gennaro Gattuso. Czyli to już samo przez się ma rozumieć, że pomimo tego, że nie ma się techniki, nie jest się nie wiem jakim tam zawodnikiem, żadnym Cristiano Ronaldo, Messim, czy nawet Hazardem, czy Kevinem De Bruyne, ale jest się Gennaro Gattuso, jedyny w swoim rodzaju zawodnik i teraz stał się on trenerem Milanu, to mam w sercu myśli i po prostu nadzieję, że wykrzesa z zawodników Milanu wszystko to, co on kiedyś pokazywał, jakim był zawodnikiem, że w końcu każdy, za przeproszeniem, zepnie tyłek i zacznie zapieprzać na boisku, bo jak na razie to po prostu nie było tego widać. Milan pierwsze mecze jako tako wygrywał z zespołami słabszymi. Później jak przyszło do zagrania z zespołami z topu, czyli Napoli, Inter, Juventus, Roma, same porażki. No i niestety w Lidze Europejskiej też ostatni mecz to była totalna klapa. Wiadomo, mecz o pietruszkę, nie musieli nic wygrać, i tak mieli pierwsze miejsce, ale pomimo tego przegrali 2-0 po grze, która po prostu nie dawała się do oglądania. No i trafili teraz na tego Ludogoreca Razgrada. Jeżeli mecz odbyłby się w tym momencie, to większe szanse dałbym drużynie z Bułgarii. Szczerze, pomimo tego, że jestem fanem, zagorzałym kibicem Milanu, jak wiecie, ale patrząc realnie na formę, to Milan odpadłby z tych rozgrywek w tym momencie. Ale liczę, że mecze, które odbędą się dopiero za 2 miesiące i sytuacja, w której teraz jest Milan po przyjęciu Gattuso, że te 2 miesiące sprawią pod dowództwem Rino, że zespół zmieni się chociaż o 180 stopni. Zaczną biegać, walczyć jeden za drugiego.
nie będą spuszczać głów, będą po prostu takimi zawodnikami jak kiedyś był Gennaro Gattuso, to wtedy liczę na awans Milanu. Więc stawiam na Milan za 2 miesiące. I mam nadzieję, że jeżeli awansują, później już będzie tylko lepiej z górki, obojętnie na jaką drużynę trafią, bo jak widać, nie ma słabych tutaj drużyn i każdy mecz będzie naprawdę wyrównany. Dlatego typuję na Milan, ale to dopiero na szczęście za 2 miesiące będą mecze. Dalej mamy Östersunds FK kontra Arsenal Londyn. No tutaj niespodzianka, bo Östersunds awansował z grupy, gdzie praktycznie większość z nas liczyła, że zajmie ostatnie miejsce. A tu okazało się, że awans i trafiają na zespół z Londynu. No patrząc realnie na szansę, ciężko będzie z Arsenalem. Pomimo tego, że Arsenal nie gra tak, jakby chcieli kibice tego klubu. Ciągle tylko trzecie, czwarte miejsce, piąte. Teraz niestety Liga Mistrzów nie dla nich, tylko Liga Europejska. No ale myślę, że tutaj w tej parze wstyd byłoby nie awansować, więc stawiam na Arsenal Londyn. Dalej mamy Nicea kontra Lokomotiv Moskwa, czyli francuska drużyna kontra rosyjska. W tamtym sezonie Nicea zajęła wysokie 3. miejsce. Nie udało się awansować do Ligi Mistrzów. Jest Liga Europejska, awansowali z grupy, ale powiem Wam, że w lidze cienko przędą. Dół tabeli, nie wiem, 4., 5. od dołu miejsce. Naprawdę nie dzieje się za dobrze. Natomiast Lokomotiv Moskwa, początek sezonu mieli słabszy, ale teraz pną się do góry. I myślę, że tutaj w tej parze awansuje zespół z Rosji. Tak więc stawiam na Lokomotiv Moskwa. Dalej mamy kolejną parę. Olympic Marsylia kontra SC Braga, czyli drużyna francuska kontra portugalska. Marsylia w tym sezonie, o dziwo, gra nawet dobrze. Jest w czołówce, 3., 4. miejsce gdzieś tam. Natomiast Braga, jak co sezon, niestety musi oglądać plecy wielkiej trójki, czyli Benfiki, Sportingu i Porto. Znowu chyba jest 4. zespołem albo 5. w swojej lidze. No i tutaj raczej szanse większe dawałbym Marsylii na przejście do kolejnej rundy. Dalej mamy taką parę. Spartak Moskwa kontra Athletic Bilbao, czyli mistrz Rosji, który nie poradził sobie w Lidze Mistrzów, kontra zespół Basków z Hiszpanii. W tym sezonie Athletic Bilbao nie gra aż tak dobrze jak w tamtym. Awansowali z grupy, jednak tutaj w tej parze ze Spartakiem Moskwa myślę, że nie będą mieli większych szans i to Spartak Moskwa awansuje dalej. Pozostały 4 pary. Real San Sociedad Sebastian i RB Salzburg, czyli Hiszpania kontra Austria. Patrząc na zespoły, jak plasują się obecnie w swoich ligach, to San Sebastian jest chyba gdzieś w połowie tabeli, a Salzburg 2. miejsce. Więc tutaj raczej szanse są wyrównane. Jednak bardziej bym postawił na drużynę hiszpańską, że to ona awansuje. Dalej mamy Dortmund kontra Atalanta Bergamo, czyli zespół niemiecki kontra włoski, czyli jak było wcześniej Napoli-Lipsk, teraz mamy znowu włosko-niemiecki pojedynek. Atalanta w tym sezonie gorzej troszeczkę niż w tamtym. No a Dortmund, tragedia to co się dzieje ostatnio. 2 punkty w swojej grupie,
ledwo co do Ligi Europejskiej. Zwolnienie trenera. Nowy trener przyszedł z Köln, który również był zwolniony, pan Stüger. I nie wiem, czy to jest dobry wybór, bo skoro drużyna z Kölnu nie zdobyła nawet jednego zwycięstwa, tylko 3 punkty, i teraz ten trener obejmuje Dortmund, gdzie też nie działo się za dobrze. Tak więc, no tutaj moim zdaniem większe szanse dałbym Atalancie Bergamo. Swoją grupę wygrali, a mieli Lyon, Everton, naprawdę mocne drużyny. No i znowu mój wybór, stawiam na Włochów. Dalej, Astana kontra Sporting Lizbona, czyli zespół, z, jak się nie mylę, z Azerbejdżanu, nie? Który w swojej grupie zajął drugie miejsce i wiem, że mogli nawet z pierwszego miejsca awansować. Tam chyba jeden punkt był różnicy. I trafiają oni na zespół z Portugalii, który zajął trzecie miejsce w swojej grupie za Barceloną i Juventusem. No walczyli tam w tej grupie. 7 punktów chyba zdobyli. Było blisko, ale niestety. No i tutaj raczej Astana zakończy na tej rundzie swoją przygodę. I stawiam na Sporting Lizbona. Ale na pewno zespół z Azerbejdżanu powalczy o awans. No i ostatnia para, Crvena Zvezda Belgrad kontra CSKA Moskwa, czyli zespół rosyjski kontra, jak się nie mylę, to jest Partizan Belgrad i Crvena Zvezda Belgrad. Jaki to jest kraj? Teraz to mi Serbia? Chyba będę musiał później pomyśleć, bo normalnie mi z głowy wyleciało, jaki to jest kraj. Mamy tutaj te dwie drużyny i stawiałbym na zespół z Rosji. Są oni chyba na trzecim miejscu w swojej lidze. Co roku walczą w pucharach, bo oczywiście z mety dostają miejsce zapewnione. Albo w Lidze Mistrzów, albo w Lidze Europejskiej. No i myślę, że dałbym większe szanse właśnie temu zespołowi. Czyli reasumując, stawiam na CSKA Moskwa, Sporting Lizbona, Atalanta, Real Sociedad San Sebastian, Spartak Moskwa, Olympique Marsylia, Lokomotiv Moskwa, Arsenal, Milan, Zenit San Petersburg, Lazio, Wiktoria Pilsno, Napoli, AEK Ateny, Atletico Madryt i Lyon. Czyli większość drużyn z Włoch, z Hiszpanii, z Rosji. Te trzy kraje tutaj wychodzą po prostu na czoło. Najwięcej typów z mojej strony na te właśnie zespoły z tych krajów. Tak więc, moi kochani, jeżeli chcecie również uczestniczyć w typowaniu, to piszcie pod tym filmem, co myślicie, kto z tych par awansuje. Ja oczywiście dam Wam pod filmem wzmiankę o wszystkich zespołach, każdą parę i będziecie mogli sobie wybrać, żebyście nie musieli szukać. Tak więc to wszystko, moi kochani, dzisiaj na filmie. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!